W Łasku na przełomie maja i czerwca w Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty malarskie w ramach realizacji zadania publicznego skierowanego do mieszkańców gminy Łask. Zajęcia poprowadziła dr Joanna Trzcińska. Tematem przewodnim był malowany Łask na stulecie niepodległości. W piątek miał miejsce wernisaż prac malarskich uczestników warsztatów. Obrazy przedstawiały m.in. Łask dawniej i dziś, malowany olejem na płótnie oraz kawą na papierze. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej oraz Biblioteka Publiczna imienia Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Swoimi wrażeniami z warsztatów podzielili się autorzy prezentowanych prac. Bardzo się cieszę, że właśnie w bibliotece te warsztaty się odbyły, że Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej właśnie z biblioteką chcieli współpracować. Widać było, że jest zapotrzebowanie. Te 9 osób plus moja skromna osoba naprawdę i uczyły się, i świetnie się bawiły, i to, co robiły, robiły z wielkim sercem. Naprawdę bardzo przykładały się do stworzenia tych prac jak najlepiej. Pracowałyśmy pod okiem też świetnej pani profesor, pani dr Joanny Trzcińskiej, także sporo uwag, które miała, brałyśmy sobie do serca i starałyśmy się, żeby te nasze prace były jak najlepsze. 30 lat nie miałam kontaktu z pędzlem, z farbami. I zaczęłam na nowo się uczyć i odkrywać. Sprawia mi to ogromną przyjemność i tak samo taką ogromną przyjemność sprawiało to uczestnikom. W warsztatach malarskich wzięli udział zarówno amatorzy, jak i osoby od dawna związane ze sztuką. Ogólnie na tych warsztatach, to były jedne z tych warsztatów, gdzie mieliśmy tematykę malowania kawą, taką techniką. I sugerowałam się na podstawie fotografii. Mieliśmy właśnie różne fotografie, spośród których mogliśmy sobie wybrać coś. I wybrałam akurat właśnie tą synagogę, z racji, że jest to budynek, którego już nie ma obecnie. Jest teraz chyba tam jakiś budynek straży. I właśnie chciałam uwiecznić jego, z racji z tego, że raczej nie widujemy już tego i fajnie po prostu pamiętać o takich też budynkach, które już były, mają taką wartość historyczną, a już nie ma ich obecnie. Ja wcześniej tylko rysowałam, nie malowałam, a kawą nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby taką techniką coś namalować, dlatego naprawdę zachęcam, można poznać właśnie wiele nowych technik, nauczyć się czegoś. Panie tutaj naprawdę odpowiadały nam na wszystkie pytania, pomagały, nawet jak coś bardzo zepsułyśmy, to dało się wszystko naprawić. Fajne przeżycie, naprawdę polecam. Co do jednego, wszyscy są zgodni. Warsztaty były niezapomnianą przygodą artystyczną, która na długo pozostanie w ich pamięci. Spotkałyśmy się, materiał żeśmy dostały i z tego właśnie jestem dumna, bo znalazłam się tam pierwszy raz, zostałam zaproszona, gdzie mogłam wziąć pędzel w rękę i coś namalować. A moim marzeniem było to, że jak pójdę na emeryturę, że chciałabym coś robić. No i właśnie między innymi malować. Udało mi się ten pędzel trzymać, aczkolwiek troszeczkę byłam rozpaczona, bo naszkicować cokolwiek, a jak się nie maluje, jest to bardzo trudno, bardzo trudno. Ale udało się, wyszło i jest fajnie. Jestem bardzo, bardzo i polecam wszystkim, którzy mają wolny czas, są na emeryturze i chciałyby coś siebie dać, swoje zainteresowanie rozwinąć, a malarstwo super. Zapraszam na takie warsztaty, a są u nas w Łasku organizowane, naprawdę. W Domu Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku ma sekcję właśnie malarską i między innymi tutaj w bibliotece, gdzie ja się znalazłam. Jestem pod wrażeniem obrazów, które wykonałam po raz pierwszy w życiu. No i dzięki właśnie sponsoringowi, jaki zesponsorował burmistrz, mogliśmy pierwszy raz po prostu wziąć pędzel do ręki, malowanie farbą olejną i kawą, co mnie osobiście zafascynowało, malowanie kawą. Poszerzam tą pracę i myślę, że będzie coraz lepiej wykonywana, ale jestem zadowolona i w dzisiejszym dniu sporo osób przyszło po to, żeby podziwiać nas, te pierwsze te talenty. Projekt został sfinansowany przez gminę Łask w ramach otwartego konkursu ofert.